No cześć, siemanko, witam was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś, no cóż, cóż tutaj dzisiaj mamy? Dziś wrzucam na kanał kolejny film dedykowany IBM-owi T60P. Kilka filmów z IBM-em T60P już było, natomiast ostatnio wyczytałem w sieci dość ciekawy artykuł, dość stary zresztą, no ale też zbyt wiele wcześniej nie grzebałem, a mianowicie, że można tutaj poprawić termikę i obniżyć znacząco temperatury, stosując inny układ chłodzenia. A mianowicie wyczytałem w sieci, że można tutaj zastosować układ chłodzenia z Lenovo W500, czyli stacji roboczej, która wyszła 2 lata po tym konkretnym modelu i ma dużo wydajniejszy układ chłodzenia, a podobno bez problemu pasuje również i do tego kadłubka. Tak się składa, że udało mi się dorwać taki układ chłodzenia. No i co? No i zobaczymy, czy faktycznie można go tutaj zastosować. A jeżeli można, no to w takim razie na jaki uzysk temperatur możemy sobie liczyć. Generalnie laptop to tak naprawdę już ikona. Jest to jednocześnie pierwszy IBM, który wprowadził procesory Core Duo i jednocześnie ostatni IBM w ogóle, ponieważ później firma została wchłonięta przez Lenovo i następne laptopy tej marki wychodziły już z brandem Lenovo, a nie IBM. Poza tym jest to bardzo ciekawy model, ponieważ jest to też jeden z ostatnich modeli z proporcjami ekranu 4:3. Ostatnim modelem tego producenta, albo raczej później już po fuzji, był Lenovo T61P. Natomiast jest to ostatni model, gdzie możemy dorwać matrycę 4:3 w pełnym IPS-ie. Jeżeli mamy wystarczająco dużo szczęścia, uda nam się dorwać ten model z matrycą 15 cali w IPS, co daje nam naprawdę piękne kąty widzenia, no i jednocześnie bardzo ładny obraz. Sama matryca też bardzo pięknie skaluje do niższych rozdzielczości i nawet 640x480 nie wygląda tutaj wcale źle. Jeżeli chodzi o samego laptopa, no to parametry już podawałem na poprzednich filmach, natomiast gwoli przypomnienia mamy tutaj procesor Core Duo T7600 oraz FireGL 5200 256 MB, 128 bit, czyli tak naprawdę odpowiednik Radeona X1600. Jak widzicie po punktacji albo nie widzicie, i już Wam to tutaj nakreślam, w CHIDEMARKU 2001 robimy prawie 1800 punktów, natomiast laptop, pomimo modyfikacji, które wcześniej zastosowałem, a jak oglądaliście wcześniejsze filmy jemu poświęcone, to zrobiłem tutaj dość sporo modyfikacji, jeżeli chodzi o chłodzenie. Między innymi nałożyłem tutaj w pewnych punktach ciekły metal, zamieniłem thermal pad na podkładkę miedzianą, a mimo to po dłuższym nagrzewaniu jesteśmy w stanie bez problemu zrobić 80 stopni na samym układzie graficznym i blisko 90 stopni na procesorze. Oczywiście przychodzi to po czasie, ja żeby osiągnąć takie wartości katuję go tutaj mniej więcej od jakiejś godziny, natomiast no, nie są to wartości, które bym chciał w nim zostawić. Ten laptop naprawdę, jeżeli chodzi o retro, jest świetny. Jego budowa również bardzo mi odpowiada. Jest to też jednocześnie chyba najcieńszy laptop na świecie, który ma tak mocne podzespoły. Więc cóż, spróbujemy dzisiaj podejść do tematu, spróbujemy sobie zastosować taki układ chłodzenia i zobaczymy, co tutaj się uda ugrać, albo czy w ogóle coś się uda ugrać, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Dobrze, więc sprawdźmy, czy to ma szansę zadziałać. Na pierwszy rzut oka przynajmniej wygląda na to, że prawidłnie może tutaj spasować. Co się rzuca w oczy? No to na pewno fakt, że mamy tutaj troszkę inaczej skonstruowany cały układ chłodzenia. Tutaj mamy dwa heatpipy, jeżeli chodzi o sam CPU. No i jeden, jeżeli chodzi o GPU, z tą różnicą, że tutaj już mamy ten układ chłodzenia tak spozycjonowany, żeby mieć bezpośrednio dotykała nam chipset graficzny. Więc cóż, sprawdźmy, czy
da radę to tutaj dopasować. No i jeżeli się uda, jeżeli to wszystko wypali, no to ciekawe, jakie będą teraz temperatury. A z ciekawości podam Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Jak wiadomo, w ThinkPadach audio jest jakie jest, ale nigdy nie było jakieś super zacne. Natomiast tutaj w samym tym laptopie mamy dwa gniazda. Mamy gniazdo PCMCIA, no i mamy gniazdo Express Card. Co za tym idzie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować sobie Audigy Sound Blaster 2ZS lub też, nawet jeżeli bardzo byśmy chcieli, Sound Blaster Xfina Express Card. Więc jeżeli chodzi tutaj o możliwości audio pod retro i cały EAX, no to dodatkowo mamy tutaj bardzo dużo możliwości na ewentualną rozbudowę. A teraz, nie przedłużając, biorę się już za rozkręcanie i pasowanie nowego układu chłodzenia. A gdybyście się zastanawiali, jak sobie poradził ten układ chłodzenia z ciekłym metalem, no to jak widzicie, poradził sobie całkiem ok. Nie ma tutaj żadnych specjalnie wżerów. Jest to tutaj całkiem spoko utrzymane. A ciekły metal zakładałem tutaj, no kurde, prawie 2 lata temu. Więc cóż, wychodzi na to, że miedź jednak z ciekłym metalem radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Natomiast no tutaj sprawdźmy, jak sobie poradzi układ chłodzenia, który będzie bezpośrednio przylegał w pierwszej części. Jakby nie będziemy używać tutaj ciekłego metalu, tylko założymy sobie zwykłą pastę MX4 po wyczyszczeniu tych układów i zobaczymy, czy tutaj sama pasta zrobi nam jakąś różnicę. Natomiast jeżeli się okaże, że pasta tutaj robi nam już różnicę i ten układ chłodzenia jest lepszy, no to myślę, że zastosujemy sobie ten ciekły metal i wtedy już sprawdzimy na gotowo, jak to nam tutaj wygląda i czy w takim tego typu laptopie jest sens w ogóle ciekły metal względem MX4 stosować. Więc nie przedłużając, biorę się za robotę. No i tak, z rzeczy, które trzeba zrobić na pewno, no to żeberka, które mamy tutaj z tej strony tego wystającego radiatora, trzeba usunąć, ponieważ nie damy rady inaczej wsadzić tutaj go w to miejsce. Kiedy już to zrobimy, wygląda na to, że reszta powinna nam tutaj pasować. Nie wiem jeszcze, jak tutaj z domknięciem tej ramki, z tym radiatorem tu, w najgorszym wypadku się go też usunie, natomiast poza tym wygląda na to, że wszystko powinno działać. Jeżeli chodzi o samą wtyczkę tutaj wentylatora, wygląda na to, że też również będzie pasować do gniazda. No więc cóż, nie przeciągając zbytnio, nakładam pastę, skręcam i widzimy się w momencie, jak już będzie odpalone. No dobrze, no więc jak to wygląda? Po zapętleniu 3D marka przez około 30 minut i następnie obciążeniu atitulem i skanowaniu artefaktów, ono wygląda następująco. Procesor zamiast 70 stopni ma 59, a karta zamiast 86 ma 76, czyli już na zwykłej paście po wymianie chłodzenia mamy uzysk rzędu przynajmniej 10 stopni Celsjusza. Jak to się będzie miało do ciekłego metalu? Ano zaraz sobie zobaczymy. Ściągnijmy sobie układ chłodzenia. No i ciekły metalu przybywaj. Zobaczymy, czy to ma tak naprawdę sens. Z racji tego, że nie możemy tutaj zbytnio zabezpieczyć kaptonem i tak na dobrą rzecz nie mam przy sobie tutaj solder maski, no to pokażę Wam jeszcze jeden dodatkowy sposób na zabezpieczenie kondensatorów i innych rezystorków, które mamy na układzie, w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości zabezpieczenia tego w inny sposób. Możemy po prostu zapaciać to trochę pastą termoprzewodzącą,
Dzięki czemu zrobimy sobie tutaj taki izolator i nie będzie nam nic z ciekłego metalu, nawet jeżeli zejdzie gdzieś na bok, przechodzić. Zaraz sobie to tutaj trochę poprawię patyczkiem i możemy zakładać ciekły metal. No dobra, okej, zgodzę się z Wami. Nie wygląda to może pięknie. Tutaj zrobimy małego zooma, żebyście zobaczyli tą rzeźbę. Ale z drugiej strony spełni w zupełności swoją rolę, a przecież w zasadzie tylko o to nam tutaj chodzi. Przygotuję sobie jeszcze rdzeń CPU. W przypadku tych Core to Duo nie mamy tutaj żadnej drobnicy wystającej na zewnątrz. Co za tym idzie, nie mamy też problemu, jeżeli by ciekły metal gdzieś poza rdzeń się udał. Jeżeli chodzi zaś o sam ciekły metal, no to pamiętajmy, że nakładamy go ze szczególną ostrożnością. Nie należy przesadzać, należy stosować go tyle, ile trzeba i ani kropelki więcej. Widzicie? Wylałem sobie go za dużo, więc mogę go z powrotem zaciągnąć do strzykawy. No i to samo się tyczy tutaj rdzenia GPU. Dajemy go troszkę, żeby łapnął jakiś kontakt z rdzeniem, a następnie nadmiar sobie zasysamy. Kiedy już sobie tutaj położymy tego ciekłego metalu wystarczająco, no to jak zawsze delikatnie szpatułką rozprowadzamy, aż będzie pokryty cały rdzeń. No i okej, ciekły metal mamy nałożony, rozsmarowany i jeżeli już kładziemy ciekły metal, no to nie zapominajmy, że trzeba go nałożyć na jedną i na drugą część układu chłodzenia, czyli rdzeń plus miedź, miedziana podstawa. I w tym momencie zostawiamy sobie na chwilkę, żeby przereagował. Ja już tutaj temat mam ogarnięty. Kiedy już mamy wszystko przygotowane, możemy go bez problemu tutaj zakładać. No i oczywiście, co pamiętamy? Pamiętamy o tym, żeby nigdy pod żadnym pozorem nie stosować ciekłego metalu na aluminium albo jakieś inne wynalazki z domieszką aluminium. Dlaczego? Ano dlatego, że ciekły metal wchodzi w reakcję z aluminium, no i niestety zrobi nam koko jumbo z układu chłodzenia i go po prostu najzwyczajniej w świecie rozpuści. A tymczasem ja sobie to wszystko skręcam i widzimy się zaraz na testach. No i słuchajcie, spore zaskoczenie. Tak na dobrą rzecz, na paście MX4 tutaj temperatury wyglądały dużo lepiej. Może nie dużo, ale trochę lepiej niż na ciekłym metalu. Więc to jest przykład, że nie zawsze i nie wszędzie ciekły metal robi nam dużo lepszą robotę. Spójrzcie tylko na wynik. Mamy 62 stopnie na CPU oraz 78 stopni na GPU, czyli mamy średnio o 2 stopnie więcej niż mieliśmy w scenariuszu z MX4. Co za tym idzie? No cóż, nie bardzo mnie to cieszy, ponieważ laptopa skręciłem już na gotowo i byłem w 100% przekonany, że temperatury będą dużo lepsze na ciekłym metalu, ale chyba wrócę sobie z powrotem do pasty. No i cóż, to jest kolejny przykład na to, że nie zawsze ciekły metal robi nam super robotę. Spójrzcie tylko, GPU ma już w tej chwili 79 stopni. No i niestety wychodzi na to, że jednak tutaj pasta robi nam to lepiej. Być może gdzieś są jakieś większe nierówności, które pasta bardziej kompensuje jak ciekły metal. Tego nie wiem, nie jestem w stanie zaglądnąć pod całe to chłodzenie, więc cóż, możemy to tylko zostawić w sferze domysłów. Natomiast no, życie pokazuje, że jednak co pasta w tym przypadku, to pasta. Co za tym idzie, cóż, wracam sobie do MX4 i przejdziemy do podsumowania. No i co? Co nam pokazał dzisiejszy film? A dzisiejszy film, wydaje mi się, pokazał nam dwie rzeczy. Po pierwsze, bez problemu można zastosować lepszy, wydajniejszy układ chłodzenia z modelu 2 lata młodszego, a mianowicie ThinkPada W500 i daje on wymierne rezultaty. A drugą rzeczą, która zaskoczyła mnie niesamowicie i być może i Was, jest fakt, że kurde, no co by nie było, to ciekły metal okazał się w tym przypadku gorszy od pasty MX4. Prawdopodobnie, tak jak mówię,
Może to być spowodowane tym, że są zbyt duże nierówności przy docisku na rdzeń GPU. Tego nie wiem, nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować organoleptycznie. Ponieważ kiedy przychodzi klamp na górę, to tak na dobrą rzecz już tego w ogóle nie widać. Natomiast hej, efekt i tak jest spoko. I gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał, czy można w jakiś sposób poprawić dodatkowo temperatury w ThinkPadach T60 oraz T60P, no to jak widzi na załączonym przykładzie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc myślę, że odcinek się udał i finalnie uzyskałem to, co chciałem uzyskać. Natomiast co więcej, co dalej? Jeżeli chodzi o ThinkPada T60P, w głowie mam jeszcze jeden pomysł, żeby zrobić takie już ultra super retro pod 4:3, a mianowicie zrobić tutaj swampa płyty głównej z ThinkPada T61P, gdzie mamy już pełnoprawnego GeForce 8600 GT, oraz platformę Santa Rosa, dzięki czemu możemy tutaj wpakować już takie mega wypasione procesory dwurdzeniowe, jak na przykład T9300 bądź T9500 bodajże. Natomiast, no kurde, no, jeżeli się już coś takiego trafia, co podchodzi pod swamp, kosztuje chore pieniądze, ja jestem cierpliwy, zresztą mam co robić, mam tych retrozłomków naprawdę od groma, więc cierpliwie będę czekał. Jak się kiedyś trafi, to zrobimy sobie odcinek, gdzie dokonamy swampa i zrobimy sobie takiego Frankenpada. Niemniej wydaje mi się, że dzisiaj wyczerpaliśmy temat, jeżeli chodzi o poprawę układu chłodzenia i generalnie już moim skromnym zdaniem nie da się tu nic więcej wymyśleć. Jest to, wydaje mi się, dobre wyjście z sytuacji i jeżeli macie w swojej kolekcji ThinkPada T60 bądź T60P, no to zalecam poprawę tego układu chłodzenia, wymianę na układ chłodzenia z ThinkPada W500, ponieważ daje to realnie około 10 stopni niższe temperatury, a jak wiemy, te sprzęty nie lubią się grzać. Żaden laptop nie lubi się grzać, a powiedzmy sobie szczerze, laptopy retro z reguły trafiają do nas po przejściach. Z reguły jesteśmy którymś z rzędu ich właścicielem i znając życie, do tej pory miały mega, mega ciężko. Więc jeżeli chcemy w jakiś sposób przedłużyć ich życie, to przede wszystkim dbamy o termikę. Termika jest w takich sprzętach najważniejsza, ponieważ to ona wpływa w pewnej mierze, w zasadzie w bardzo dużej mierze, na żywotność tego sprzętu. Więc cóż, z mojej strony na ten moment tyle. Chciałbym na koniec podziękować wszystkim, którzy oglądają, lajkują, wspierają, komentują ten kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczny i dla Was, i dzięki Wam dalej się to tutaj kręci. Przed nami jeszcze sporo różnych ciekawych retrosprzętów. Będą modyfikacje, będzie próba odrestaurowania, będą przeglądy, testy i inne rzeczy. Wszystko w swoim czasie, natomiast na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć!